Prosimy o pomaganie oklaskami lub innymi aplauzami kandydatom. Szanowanie innych poglądów politycznych. Tak, o tolerancję. Jesteśmy wszyscy młodzi, otwarci, a są na pewno na sali osoby, które jeszcze nie zdecydowały, na kogo będą głosować i chciałyby tą debatę wysłuchać w spokoju czy w jakichś takich przyjemnych warunkach. W takim razie przejdźmy może do pytań. Pan Michał Kiełbiński, wyczytany jako ostatni, Partia Razem dostanie pytanie jako pierwszy. Bardzo proszę. Dlaczego Partia Razem jest przeciwko zjednoczeniu Lewicy? Czemu nie weszliście do Zjednoczonej Lewicy? Bardzo proszę, czas minuta. Nie weszliśmy do Zjednoczonej Lewicy dlatego, że jest to organizacja, która za fasadą ludzi bardzo młodych, prężnych i pięknie się uśmiechających do kamery chowa znane twarze, na przykład pana Leszka Millera, z którym jestem nie po drodze. I myślę, że to powinna wystarczyć za odpowiedź. My jesteśmy ruchem oddolnym, który nie składa się z zawodowych polityków, tylko z ludzi, którzy nie mają w tym momencie na kogo głosować. Gdybyśmy oczywiście uważali, że SLD jest dobrą opcją dla nas, to byśmy nie zakładali partii Razem. To chyba proste. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Za chwilę pojawi się nasz licznik. Na razie jeszcze tutaj pewne problemy techniczne. Pierwsze pytanie dla pana Patryka z partii Korwin. Czym dzisiaj byłaby Polska bez uczestnictwa w NATO i w Unii Europejskiej? Bardzo proszę, czas 1 minuta. Trudno sobie wyobrazić taką rzeczywistość w Europie, natomiast trzeba przyznać, że dla współpracy z Europą Zachodnią, dla współpracy z Niemcami czy z Wielką Brytanią, Francją, na pewno, jeśli chodzi o sytuację geopolityczną Polski, są alternatywy. Mamy przecież, jesteśmy otoczeni przez kraje, z którymi praca może wyglądać bardzo owocnie, jak na przykład kraje Grupy Wyszehradzkiej, państwa bałtyckie, czy nawet Austria, Rumunia. Wydaje mi się, że nawet gdybyśmy nie byli częścią Unii Europejskiej, mielibyśmy pole do współpracy na tym polu i tutaj moglibyśmy być graczem w polityce międzynarodowej. Ważne jest to, że w takiej sytuacji na pewno bylibyśmy graczem znaczącym i niezależnym. Natomiast w tym momencie mam wrażenie, że władze warszawskie bardzo często zamiast kierować się interesem Polaków, interesem Polski, to kierują się interesem naszych zachodnich sąsiadów. Dziękujemy za tą odpowiedź i pytanie dla PSL-u. Ostatnio bardzo gorąco tutaj było podczas dyskusji z ostatnimi listami na temat KRUS-u. Będziemy kontynuować ten wątek. Czy KRUS to sprawiedliwy podatek VAT? Należy najpierw przede wszystkim powiedzieć to, że rolnicy jest to grupa szczególnie wrażliwa. Jeśli chodzi tutaj, ja nie mówię o rolników, którzy mają bardzo duże powierzchniowe gospodarstwa rolne, ale mówię tutaj szczególnie w Polsce południowo-wschodniej, są to bardzo małe, kilkuhektarowe gospodarstwa, z których naprawdę rolnik nie jest w stanie wyżyć i dobrze prosperować. Tutaj pewnym pomysłem jest, żeby takie małe gospodarstwa przekształcić w ośrodki agroturystyczne. Jeśli chodzi o KRUS, jest ono o wiele bardziej wydajniejszy niż ZUS, to coraz mniej dopłacamy. W ostatnim czasie Litwa przyjechała, żeby zobaczyć nasz system, bo chcą na coś na wzór wprowadzić, tak samo w ich kraju. Więc uważam, że KRUS jest troszkę może do drobnej reformy, ale na pewno nie do likwidowania. Na pewno PSL nigdy tego nie zrobi. Jeśli będzie tylko władzy, nigdy tego nie zrobi. Dziękujemy za jasną deklarację. Tydzień temu od pana wiceprezydenta nie mogliśmy takiej uzyskać. Dziękujemy bardzo i pytanie dla Nowoczesnej. Czy wolny rynek musi wszystko regulować? Na przykład sklepiki szkolne. Regulację sklepików szkolnych wprowadziła, jak wiemy, pani minister edukacji i zdrowia. i zdrowia w porównaniu właśnie z połączeniem zdrowia i edukacji. Nie wyszło to nikomu na dobre. Młodzież cały czas prosiła o wprowadzenie droższych do szkół i to też się stało. I wolny rynek zaryfinował całkowicie ten problem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To była trochę krótsza wypowiedź. No i zaczynamy dwa pytania. Platforma i za chwilę PiS. Jako że Platforma nie ma łatwo w tych wyborach, oj nie ma, my też nie będziemy oszczędzali. Czy głosowanie na Platformę to dzisiaj popciach? Tak? Głosy sami klaskający, ludzie klaskający tutaj w tej kwestii. Naprawdę tak, pozwolę się nie zgodzić. Ja uważam, że Platforma Obywatelska jest tą partią, która w Polsce wspólnie z naszym koalicjantem PSL-em stanowi bezpieczeństwo pod kątem gospodarczo-politycznym, a także w wymiarze społecznym. Myślę, że Platforma Obywatelska nie jest wcale tą partią, którą można nazwać, że to jest partia uciekła, wręcz przeciwnie. W Polsce przez te 8 lat naprawdę się bardzo wiele zmieniło. Wiele dobrego się zmieniło również dla młodych. Wiele działań, które Platforma podjęła w tej 8-latce, tak naprawdę zaowocowały tym, że Platforma Polska jako kraj w Europie nie jest już takim krajem marginalnym. Jesteśmy uznawani w Europie jako jeden z tygrysów europejskich pod kątem rozwoju gospodarczego, więc myślę także, że przez pryzmat właśnie tego rozwoju gospodarczego i sukcesu Polski na arenie międzynarodowej w wymiarze gospodarczym nie można wcale powiedzieć, że głosowanie na partię, która doprowadziła do tak znaczącego wzrostu gospodarczego, jest głosowaniem na partię obciachową. Także wydaje mi się, że to jest nietrafne do końca sformułowanie. Dziękujemy serdecznie za tę odpowiedź. Pytanie na PiS. Prawo i Sprawiedliwość deklaruje przywiązanie do wartości katolickich. Czy Kościół powinien być finansowany z pieniędzy publicznych, w tym Światowe Dni Młodzieży, na przykład pakiet pielgrzyma? Przede wszystkim dobry wieczór Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą debatę. Ja uważam, że stosunek między państwem a kościołem powinien pozostać niezmieniony w kształcie, jakim jest obecnie. Jeśli chodzi o Światowe Dni Młodzieży, to musimy na to patrzeć nie tylko jako na kwestię religijną, ale również na możliwości promocji naszego regionu, naszego kraju. Jest to impreza, na którą przyjedzie wiele set tysięcy, a może nawet kilka milionów osób z całej Europy. I jestem przekonany, że będzie to taki impuls prorozwojowy. Jestem przekonany, że jest to inwestycja, którą warto poczynić. Natomiast odniosę się jeszcze do tego, co powiedział mój przedmówca, że to dzięki Platformie mamy takie, a nie inne wyniki. Ja chcę zwrócić uwagę, że to Platforma Obywatelska za swoich rządów trafiła na rekordowe środki unijne, natomiast i te środki unijne pracowały na natomiast sama Platforma wartości dodanej tutaj nie bardzo dostarczyła. Bardzo dziękuję. I pytanie dla drugiej lewicy, Zjednoczonej Lewicy, Robert Zimniak. Pytanie wywołał kolega z Partii Razem. To czy Leszek Miller jest obciążeniem dla Zjednoczonej Lewicy? Kolega powiedział, że za szeroko uśmiechniętymi młodymi ludźmi chowamy jakieś trupy w szafie. Ja się szeroko do kolegi z Razem uśmiecham, a za sobą widzę tylko piękną scenografię naszych salonów politycznych. Także bardzo, bardzo nietrafione. Czy Leszek Miller jest obciążeniem dla Zjednoczonej Lewicy? Nie myślę, żeby doświadczone kadry w jakikolwiek sposób mogły być o obciążeniu politycznym. Mają funkcję doradczą, mają funkcję konsultacyjną, a młodzi są w pierwszym szeregu i nadają cały ton koalicyjnemu komitetowi wyborczemu. Zjednoczona Lewica, lista numer 6. Przedostatnie pytanie pierwszej rundy. Pytanie dla Kukiz 15. Skoro Państwo deklarują się jako antysystemowcy, co by to słowo nie oznaczało, to czy Paweł Kukiz powinien wchodzić do rządu, obejmować tekę wicepremiera, albo może nawet premiera, jeśli będzie koalicyjny rząd? Paweł Kukiz nie jest osobą, która chce, ani moim zdaniem i sam jego zdaniem nadaje się na to, żeby być premierem albo wicepremierem. Paweł Kukiz jest liderem naszego ugrupowania. Jest osobą, która nas łączy, integruje i nas porwała do działania i do tego, żebyśmy działali na rzecz I partia antysystemowa nie znaczy, że my chcemy po prostu zaorać wszystko, zasolić, żeby nic nie było, żeby zburzyć ten kraj. Nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żebyśmy po prostu przełamali tę politykę, ten kierunek polityki, która jest obecna i po prostu zaczęli budować wszystko w oparciu o inne wartości. Wartości proobywatelskie, wolnościowe i po prostu zdroworozsądkowe. Dziękujemy bardzo i pytanie dla KNP. Czy Janusz Korwin-Mikke zdradził Państwa, odchodząc z Państwa formacji, zakładając tuż przed wyborami tam? To znaczy ja uważam, że na pewno popełnił bardzo duży błąd, bo trochę musiało mu brakować wyobraźni, robiąc to kilka miesięcy przed wyborami. To, co nas różni pomiędzy naszą partią a partią Korwin, że my jesteśmy partią zwykłych ludzi, przedsiębiorców, a tamta partia jest partią jednego człowieka, tak naprawdę. Nie podoba nam się m.in. to, że sprowadzają byłych członków PiS-u, jak na przykład pan Jagiełło, Górski, i w pewnym momencie okaże się, że te wszystkie idee, o które walczyliśmy, zostaną zaprzepaszczone, więc uważamy, że to jednak Kongres Nowej Prawicy jest tą formacją, która będzie walczyć o tę ideę wolnościową i nie poddamy się mimo beznadziejnej sprawy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za tą odpowiedź. Pierwsza runda za nami. Brawa dla wszystkich kandydatów. A u nas tradycyjnie pytania padają od prawa do lewa i od lewa do prawa. A zatem pan Norbert Czarny będzie odpowiadał pierwszy z tym razem w drugiej rundzie. Zapraszam. Co Polska powinna zrobić z uchodźcami? Z uchodźcami, którzy naprawdę uciekają przed wojną w Syrii. Ja uważam, że tutaj już jakby pan popełnia troszeczkę błąd w samym pytaniu, używając słowa naprawdę. Wiemy, że przychodzi bardzo duża grupa ludzi, kilka tysięcy, mówi się o kilku tysięcy, a kuluarowo mówi się nawet o kilkudziesięciu tysiącach. Jest to spore zagrożenie dla nas. I nie powinniśmy robić tego pochopnie, tak jak teraz to robią rządy. Powinniśmy się bardziej skupić na repatriantach, na naszych Polakach, którzy mieszkają na Ukrainie, na Litwie. Oni są nam bliżsi kulturowo, a nie pokazywać wielkie serce, w cudzysłowiu, przyjmując osoby całkowicie z innej kultury, które mogą nam zagrażać. Mamy doświadczenia z krajów europejskich, takich jak Francja, Szwecja, gdzie tworzyły się po prostu getta osób zupełnie inaczej myślących, mające inne poglądy. Wzrosła przestępczość, wzrosła ilość gwałtów. Nie możemy do tego dopuścić. Jest do tego dopuścić. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Drugie pytanie dla Kukiz15. Paweł Kukiz podczas wczorajszej debaty w telewizji, w 3 telewizjach, bardzo chwalił lidera Partii Razem. Czy Państwo jest blisko do ideałów Partii Razem? Jest nam blisko do ideałów wszystkich partii, które stawiają na to, żeby słuchać obywateli, słuchać woli ludzi tak naprawdę i dbać o interes wszystkich Polaków. I to oni mają mieć prawo głosu, oni mają mieć prawo do tego, żeby decydować o tym, jaki ma być kształt państwa, czy to lewicowy, czy to prawicowy. I chwalimy wszystkie inicjatywy oddolne i wszystkie takie zrywy. Ponieważ to nie partie, nie ci, którzy rządzą 25 lat i tylko dbają o siebie, mają mieć prawo głosu, a mają być to obywatele. Dziękujemy bardzo. Drugie pytanie dla Roberta Zimniaka z Zjednoczonej Lewicy. Przedstawiciele Zjednoczonej Lewicy, przynajmniej część z nich, brała udział już w rządach w Polsce. Z kim Państwo widzą możliwość koalicji z tych ugrupowań, które obecnie startują do Sejmu? A z kim absolutnie nie? Znacznie łatwiej, panie redaktorze, odpowiedzieć na pytanie, z kim nie, dlatego posłużę się tą definicją negatywną jednak. Na pewno nie, z całym szacunkiem i sympatią dla kolegi Szymona, na pewno nie z blokiem Wielkiej Prawicy. Tak światopoglądowo, jak i pod względem wizji Polski nie jest to, mówiąc kolokwialnie, nasza bajka. Nie chcemy Polski wykluczeń, nie chcemy Polski skłócenia jednych z drugimi, nie chcemy Polski, która klęczy przed krzyżem. Dlatego na pewno nie jest blokiem Wielkiej Prawicy. Natomiast tak naprawdę bodajże za no, w tym momencie 4 dni, to zdecydują wyborcy o tym, z kim możemy mieć koalicję i czy w ogóle. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. W takim razie pytanie dla PiS. Zjednoczona Lewica deklaruje, że z państwem nie wejdzie w koalicję. Państwo faktycznie jawią się jako prawicowcy w sferze idei, ale gdy spojrzeć na program gospodarczy, jest bardzo socjalny, co bardzo państwo prowadzi dużo różnych dodatków. Nie wiadomo wprawdzie skąd do końca znajdą się na to pieniądze. Natomiast czy państwo czują się w jakiejś mierze socjalistami w tym programie gospodarczym? To nie jest do końca prawda, że nie wiemy skąd wziąć te pieniądze. Wyraźnie Beata Szydło o tym wczoraj w debacie mówiła. Natomiast, wie pan, termin socjalista to jest ta szufladka, ta łatka, którą zawsze ugrupowania skupione wokół Janusza Korwin-Mikkego przypinają absolutnie wszystkim poza nimi. Dlatego ja za socjalistę się nie uważam, choć wiem, że osoby z partii Korwin czy z Kongresu Nowej Prawicy mogą mnie nazwać takim. Ja uważam, że polityka jest troską o dobro wspólne, a więc już ta wspólnota tutaj w tej definicji polityki istnieje. Ja uważam, że naród jako właśnie wspólnota ludzi musi być budowany również za sprawą pewnej redystrybucji środków z budżetu. Jeżeli tak myślącego człowieka nazwijmy socjalistą, to proszę bardzo. Natomiast jest rzeczą oczywistą, że socjaliści na co dzień raczej nie odwołują się do wartości właśnie narodowych, a Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno te ideały akcentuje. Dziękuję. Dziękujemy. Jakie będzie drugie pytanie dla Platformy? Co Platforma ma dzisiaj do zaoferowania młodym ludziom? Państwo deklarowali przed wyborami i też Platformy Obywatelskiej, że młodzi ludzie znajdą się w pierwszej trójce na listach wyborczych, przynajmniej w większości. Tak się nie stało przynajmniej w Krakowie. Dlaczego? W pierwszej kolejności może się odniosę do słów pana Szymona z Prawa i Sprawiedliwości. Pan Szymon mówi, że nie jest socjalistą. Ja bym powiedział, że jest nacjonalistą. Powiedział w ciągu 45 sekund wypowiedzi 3 razy dokładnie powtórzył naród, narodowiec. Jeżeli mówi pan naród, narodowcy, w każdym bądź razie wracając do tego pytania, co Platforma może zaoferować młodym ludziom, czy faktycznie jest tak, że nie powinniśmy być na trzecim miejscu. Ja powiem w ten sposób. 4 lata temu pamiętam, jak Donald Trump zapowiedział i faktycznie tak było, że byliśmy jedyną partią w Polsce 3 lata temu, która po raz pierwszy przedstawicieli młodych demokratów umiejscowiła na odpowiednim miejscu na liście wyborczej we wszystkich okręgach na terenie całej Polski. To było miejsce 12 wcześniej. Obecnie pani premier Ewa Kopacz zapowiedziała miejsce 3. Faktycznie zapowiedziała miejsce 3 i w wielu miejscach w Polsce tak faktycznie jest. To, że jestem też na liście wyborczej z wiekiem taki, jaki mam, bo jestem chyba najmłodszy w tym towarzystwie, uważam za coś, co tak naprawdę wiele znaczy i tak naprawdę jest takim elementem przełomowym dla młodych ludzi. W końcu młodzi ludzie mają szansę powiedzieć to, co tak naprawdę chcą powiedzieć. Dziękujemy bardzo za tą odpowiedź. Pytanie na Nowoczesność. Skoro mówimy o najmłodszych, czy Nowoczesna utrzyma 6-latki w szkołach? Ten temat cały czas wraca odnośnie 6-latków, natomiast ja uważam, że powinniśmy zostawić dzieci 6-letnie do wychowania rodzicom i żeby ta decyzja pochodziła od rodziców i poradni psychologicznej, która pomaga w decydowaniu, czy dziecko ma gotowość szkolną, czy jej po prostu nie ma. Zostawmy tą ustawę, bo wprowadza tylko chaos i na pewno nie będzie służyła dobru dziecka. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pytanie do pana Zycha, PSL. Mieliśmy już pierwsze spięcie PO-PiS. Państwo deklarują zarówno możliwość współpracy z PO, jak i z PiS. Jak to możliwe? Myślałem, że będę rozczarowany i nie będę pytany o koalicję. O współpracę. Jeśli chodzi o koalicję, oczywiście my możemy rozmawiać ze wszystkimi. Tak jak wielokrotnie podkreślamy, że o koalicjach decydują przede wszystkim wyborcy. To partie, które dostają mandat do rządzenia, wtedy muszą wsiąść do stołu dorosłych. i w jaki sposób utworzy ten rząd. Ja wiem, że my traktowani jesteśmy, że często, tak postulujecie Państwo często, że jesteśmy partią, delikatnie mówiąc, obrotową, ale jesteśmy partią centrową. Szanowni Państwo, proszę powiedzieć, co jest głównym celem każdej partii? Realizowanie swojego programu. Jak można realizować swój program nie rządząc? To wszystko. Podczas wczorajszej debaty panowie Paweł Kukiz i Janusz Korwin-Mikke kilka razy sobie przytakiwali, gratulowali, bili brawo. Czym właściwie Paweł Kukiz różni się od Janusza Korwin-Mikkego? Mógł pan usłyszeć podstawową różnicę, kiedy wypowiadała się koleżanka reprezentująca tutaj Kukiz 15. Nam nie jest obojętne, znaczy nam jest obojętne to, czy okradają nas z pieniędzy partie polityczne, czy okradają nas z pieniędzy jakieś byty wybrane oddolnie. My po prostu chcemy, żeby aparat państwowy nas nie okradał. A podstawową różnicą właśnie w ideologiach wolnościowych, lewicowych jest to, że kiedy państwo zbudowane jest na sposób wolnościowy, to obywatele, jeśli chcą, mogą się sformować w jakąś komunę, żyć sobie w ten sposób. Natomiast jeśli aparat państwa tworzy komunę, tak jak chce partia Razem, to nie ma miejsca dla ludzi, którzy nie chcą brać w tym udziału. Są do tego po prostu zmuszani siłą. Dlatego, koleżanko, nie zgodzę się z tobą, że cokolwiek byle oddolnie. Chodzi o to, żebyśmy szli w kierunku wolności, a nie w kierunku byle czego. Ale odnosić się będziemy w drugiej części. I ostatnie pytanie w tej rundzie dla Razem. Michał Kiełbiński będzie odpowiadał. Czy wysokie podatki dla najbogatszych to lek na całe zło? 75%, jak Państwo proponują, nie spowoduje tego, że ci ludzie uciekną z kapitałem z Polski? To są dwie rzeczy. Same w sobie wysokie podatki nie są lekiem na całe zło. Chodzi o to, w jaki sposób te podatki zostaną wydane. Natomiast w tym momencie prawda jest taka, że wiele różnych usług publicznych, wiele różnych publicznych sektorów jest w bardzo dużym stopniu w Polsce niedofinansowane. Przykładem jest chociażby służba zdrowia. My na nią bardzo chętnie i bardzo często narzekamy, że ona jest taka beznadziejna, ale to nie jest beznadziejna. Zresztą dokładnie to, za co płacimy. Podobnie jest z szkolnictwem wyższym, nauką, rozwojem, nawet armią. Dostajemy to, za co płacimy. Żeby nas było stać na to, żeby nasze różne publiczne systemy działały lepiej, potrzebujemy po prostu zgromadzić nasze pieniądze. Wobec tego istnieją dwie możliwości, dwie odpowiedzi na pytanie, skąd te pieniądze wziąć. Odpowiedź pierwsza, neoliberalna, którą proponuje na przykład Nowoczesna, to wziąć od najbiedniejszych, oszczędzić najbogatszych i jakoś to będzie, że to bogactwo potem spłynie, co jak wiemy nie do końca działa. Odpowiedź druga, obciążyć 10 albo nawet 5% społeczeństwa, żeby beneficjentami po raz pierwszy wreszcie było 90% tych. Kolegi, dlatego jako pierwsza dostanie minutę na to, żeby odnieść się, ale do wszystkich odpowiedzi i przekazać to, co się może nie udało powiedzieć w dwóch pierwszych pytaniach. 1 minuta, proszę bardzo. Tutaj właśnie odnoszę się do kolegi z Korwina. Moim zdaniem, tak jak już też wcześniej powiedziałam, również dzisiaj państwo powinno być skonstruowane na zasadach wolnościowych. W kwestiach gospodarczych zgadzamy się z panem Korwinem, natomiast kwestie światopoglądowe mogą być regulowane już przez samych obywateli. Jeżeli ktoś jest konserwatywny, jeżeli ktoś jest liberalny, może sobie żyć po swojemu. I potrzebne jest również inne spojrzenie w polityce. Scena polityczna powinna być różnorodna i to jest zdrowy układ sił. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz Nowoczesna. Ciągle wracam na temat 3/16. Czy Państwo wiecie, na czym on w ogóle polega? Bo chciałem zabrać głos na ten temat. Jednolita stawka podatku VAT nie spowoduje pogorszenia domowego budżetu. Będzie dla niego po prostu neutralna. Proszę pamiętać o tym, że najgorzej sytuowane rodziny zostaną objęte pomocą socjalną przez konta socjalne, czyli wydatki, które poniesie każdy z nas na żywność czy na leki, zostanie skompensowana niższymi kosztami za mieszkanie czy energię elektryczną. Taki jest właśnie program Nowoczesnej. Dziękuję. Teraz komentarz ze strony Zjednoczonej Lewicy i Roberta Zimniaka. Ja jeszcze chciałem odnieść się do tego pytania o potencjalną koalicję i mojego zdania na temat koalicji, raczej braku możliwości koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. 4 razy bodajże powtórzone słowo naród mnie tylko w tym utwierdziło, ponieważ my właśnie nie chcemy takiej Polski, Polski przemarszy, Polski pochodów z pochodniami, Polski angażowania kibiców do tego, żeby na ulicach załatwiać swoje interesy. Natomiast jako człowiek lewicy, człowiek dialogu i pacyfizmu muszę powiedzieć, że w konkretnych postulatach programowych moglibyśmy pójść ramię w ramię, jeżeli chodzi o podwyższenie kwoty wolnej od podatku, jeżeli chodzi o budowę tanich mieszkań na wynajem czy likwidację bezpłatnych staży. Tutaj jak najbardziej w konkretnych przypadkach koalicja jest możliwa. Partia Korwin. Chciałbym się odnieść do słów kolegi z Platformy, który w odpowiedzi na pierwsze pytanie mówił nam tutaj taką wyłączoną formułkę na temat sukcesu rosnących wskaźników. Kolego, Polacy już słuchali o rosnących cyferkach z roczników statystycznych przez 50 ostatnich lat, a rzeczywistość jest taka, że 3 miliony Polaków stwierdziło, że w tym kraju nie warto już żyć i emigrowało z tym. Niech pan się zapyta osób na emigrację. Dlaczego emigrowali, skoro w Polsce jest tak dobrze, wszystko się dzieje, wszystko się rozwija, no to oni w takiej sytuacji najprawdopodobniej pana wyśmieją. Będzie pan miał swój głos. Teraz poprosimy o głos pana Roberta z KNP. Ja jeszcze może pociągnę w takim razie wątek, który zaczął kolega z Korwina. Przyczyną tego właśnie wyjazdu młodych ludzi za granicę, ta przyczyna jest bardzo prosta. Koszty pracy są niezwykle wysokie. Jesteśmy grabieni przez nasze państwo bardzo wysokimi kosztami pracy. Zastanawialiście się kiedykolwiek, ile jest różnych podatków? Mamy ZUS, VAT, akcyzę, podatek od nieruchomości oczywiście, inflację. Tych podatków jest całe mnóstwo. Zastanawialiście się, dlaczego jest tak wiele tych różnych podatków. Przecież państwo mogłoby zrobić rzecz bardzo prostą. Mogliby narzucić jeden podatek. Tylko co by się stało? Byście się zorientowali, jak dużo płacicie państwu. I o to chodzi. Oni tworzą tyle podatków dlatego, żebyście nie wiedzieli, jak bardzo jesteście ograbiani. Dziękuję. Polskie Stronnictwo Ludowe. No może pan zapytać kogoś o coś. Nie. Komentarz? Ja chciałbym się odnieść do sześciolatków. W chwili obecnej nie ma problemu, jeśli się rodzice nie zgadzają z decyzją, że 6-latki, że ich dziecko jest jeszcze za małe, za wcześnie, żeby mogło pójść do szkoły. Jak najbardziej mogą posłać do poradni. W większości poradni przychylają się do decyzji rodziców, także z tym nie ma problemu. Sam rodzic również może, że takie dziecko do końca grudnia trochę do szkoły, jeśli widzi, że dziecko się sobie nie radzi. Więc tutaj nie ma tego problemu 6-latków, a przede wszystkim tutaj chodzi w tej sytuacji z 6-latkami, że szkoły mają coraz mniej uczniów i chodzi o to przede wszystkim, że nauczyciele będą szkoły likwidowane i zamykane. Więc to też jest wzrost miejsca pracy. Panie Przewodniczący, komentarz? Nie, jeszcze to będzie w drugiej części. Jeszcze nie było pana Michała z Razem. Ja chciałbym skorzystać z okazji, żeby się pokajać i bardzo poprosić kolegę ze Zjednoczonej Lewicy, który rzeczywiście słusznie zwrócił mi uwagę na to, że mają Państwo bardzo doświadczone politycznie kadry, np. pana Leszka Millera, i faktycznie jest to polityk bardzo doświadczony w polityce międzynarodowej, np. wysyłanie nas na granicę na wojny forowe, albo zapraszanie tutaj przedstawicieli tamtych państw na negocjacje rozmowy z tych specjalnych ośrodków. Jest bardzo doświadczony w polityce mieszkaniowej, na przykład ustawa pozwalająca na eksmisję na dług, i bardzo doświadczony w kreowaniu polityki podatkowej. Na przykład, że pamiętam, to temu rządowi zaznaczamy możliwość przejścia przez najbogatszych na podatek liniowy. Dlatego faktycznie, przepraszam, tyle trzeba przed tak pięknym doświadczeniem tego polityka. Bóg zapłać. Ten szczęść Boże nie przyjął naszego zaproszenia. Też startuje w Kremlu. Prawo i Sprawiedliwość, a propos wartości katolickich. Szanowni Państwo, ja chcę się odnieść do tego, co powiedział przedstawiciel Platformy. Jestem zdumiony tą taką alergią na słowo naród w wykonaniu przedstawiciela Platformy, dlatego że to zdumiewa mnie to. Należy zadać pytanie, przez 8 lat rządzą 38-milionowym czynem, skoro zdaniem kolegi nie wolno bądź nie powinno się używać, czy w ogóle używać słowa naród. Czy w ogóle na przykład Stadion Narodowy nie powinien się tak nazywać, skoro macie alergię na to słowo. Jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, czy jestem socjalistą, czy nie, no to myślę, że tutaj właśnie widać, na czym polega różnica. Kolega ze Zjednoczonej Lewicy, co całkowicie zrozumiałe w tym prądzie ideowym, to jest akceptowalne. Nie mówi, nie eksponuje kwestii narodowych. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że wspólnota i jej odbudowa w perspektywie następnych kilku lat jest bardzo ważna. No to myślę, że to tak podsumowuje dotychczasową dyskusję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy i posta ze strony Platformy. Znaczy może po kolei za pamięci tutaj koledze z Prawa i Sprawiedliwości odpowiem. Nikt nie ma prawa moralnego i faktycznego zawłaszczać sobie słowa naród, to po pierwsze, kocha Polskę również, i dwa, zawłaszczać historię naszego kraju. A Prawo i Sprawiedliwość robi to nagminnie. Jeżeli wy to podkreślacie cały czas, wielokrotnie, my, naród, tak jak pan się to dzisiaj uczynił, i ja mam od razu przed oczami, bardzo proszę, to jest konstytucja, może pan przeczytać sobie konstytucję. W konstytucji jest wiele innych rzeczy zawartych. W każdym bądź razie pozwolę sobie jeszcze tutaj odpowiedzieć koledze od Korwina, tak? Dokładnie, od Korwina. Daleko nie będę musiał szukać, odnośnie kwestii imigracji. Był 10 czerwiec 2004 rok, czerwca 2004 roku, był wtedy mecz, słynny mecz Wisła Kraków Real Madryt. Wtedy z mamą i z siostrą młodszą odprowadziłem mojego tatę, który 11 lat temu wyjechał do Wielkiej Brytanii i pracuje tam obecnie. I jeżeli mnie pan pyta o to, kogo mam się zapytać w kwestii, nie wiem, dobrobytu, czy dlaczego nie wraca moje dziecko, przyczyna jest prosta. Inne perspektywy, inny stopień życiowy, do którego my, Polska, zmierzamy. Mój ojciec przyjechał do Krakowa po 2 latach i wszedł w okolice Galerii Krakowskiej i mu powiedział do wieka: Piotrek, gdyby mnie ktoś tej nocy postawił, ja bym się tu nie oddałem. To jest obraz tego, jak Kraków się zmienił i jak Polska się zmieniła przez ostatnie lata. Dziękujemy bardzo, ogłaszamy koniec części pierwszej, prosimy o muzykę. Witamy w drugiej części, jeszcze pytaniowej. Znaczy pytania będą zadawali sobie wzajemnie kandydaci. Mamy nadzieję, że będzie tylko ciekawiej i goręcej. Czyli teraz ta część, która powinna być najbardziej interesująca, w końcu Państwo będą mogli siebie nawzajem atakować. Każdy będzie mógł zadać 2 pytania, a czas odpowiedzi podobnie będzie 1 minuta. Kto z Państwa chce zacząć? Widzę, że tutaj Pan z Nowoczesnej się zgłosił. Bardzo proszę. Komitet Edukacja. Mam pytanie do kolegi z PiS-u. Co zmieni prowadzenie szkół podstawowych 8-letnich? Bardzo proszę. Bardzo dziękuję za to pytanie. Obecnie system edukacji de facto de facto jest podzielony na cztery trzyletnie etapy, to znaczy nauczanie początkowe 3 lata, klasy 4-6, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Uważam, że takie sformułowanie tego cyklu, co zresztą potwierdzają nauczyciele, uniemożliwia dogłębne poznanie jakiegokolwiek tematu. Wszystkie tematy się tak powiedzmy skupią po powierzchni i nie ma możliwości zagłębienia się w żaden temat tak na poważnie. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość proponuje przywrócenie 8-letniej szkoły podstawowej z tym 4-letnim etapem nauczania początkowego. Zatem przejście z systemu 4x3, jaki de facto obecnie istnieje, na 3x4. Ja jestem przekonany, że przez to te zagadnienia, które są omawiane w szkole, i to podstawowej, i ponadpodstawowej, będą mogły być bardziej dogłębnie poznawane, a o to nam przecież chodzi, o to, żeby młodzi Polacy edukowali się w sposób świadomy. Chce Pan zadać pytanie od razu? Ja mam pytanie do przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego odnośnie do dzisiejszej wypowiedzi pana byłego prezesa Pawlaka, bo powiedział, że jego zdaniem należy uchodźców przybywających do Europy zbroić, żeby oni wracali do swoich krajów i walczyli o wolność. Czy podziela to zdanie? I jakim trybem miałoby się to odbywać jego zdanie? Dziękuję. Szanowny kolego, chodziło przede wszystkim o to, żeby szkolić tutaj, po prostu szkolić przez nasze wojsko, żeby się umieli tam bronić, bo to jest walczą o własny kraj. My się zawsze mówicie naród. Oni też mają własny naród. Powinni o własny naród i o własną ziemię walczyć. Niech robią to poza... Nie w Polsce, niech tutaj nie eskalują tej przemocy, tylko niech wracają do własnego kraju i niech tam, oczywiście przy pomocy naszych rządów, naszego wojska, którzy zostaną to bardzo dobrze wyszkoleni, wrócą tam i odzyskają swój naród we własne ręce. Tak, szanowny kolego Szymonie, mam pytanie, jak to się stało, że tak dobry rząd PiS-u wynegocjował mniej środków z budżetu unijnego przy większym budżecie niż koalicja PO i PSL w obecnej perspektywie? Tak, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na właśnie kwestię taką, że przez te kilka lat zmieniły się warunki na takie, że wynegocjowany przez rząd Donalda Tuska budżet unijny, choć imponujący pod względem liczby bezwzględnej, jeśli chodzi o liczbę euro wynegocjowanych, to jeśli chodzi o stosunek tej kwoty do liczby mieszkańców, jest to kwota, uważam, że niezadowalająca, ale uważam, że jeśli chodzi o budżet unijny, to należy przede wszystkim zwracać uwagę na to, jak te pieniądze są już konkretnie w Polsce wydawane. Mam szczerą nadzieję, że te pieniądze z perspektywy 2014-2020 nie będą szły na betonowe pomniki pychy Platformy Obywatelskiej, tylko będą szły na rozwój Polski, czyli przede wszystkim poprawę warunków życia Polaków, bo to jest w tym momencie coś, o czym Polacy alarmują, że jest niewystarczające. Dziękuję bardzo. Mnie się wydawało, że pomniki to domena Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że panie redaktorze, że takie populistyczne wstawki, które są tutaj chwytliwe, zupełnie nic nie wnoszą do dyskusji. Dziękuję za odpowiedzi. Przypominam, że każdy z komitetów może zadać 2 pytania. Czy Prawo i Sprawiedliwość zadaje teraz drugie pytanie? Na razie nie. Jeszcze nie wszyscy zadają po jedno. Partia Razem w takim razie proponujemy, by przejść na lewą stronę. Okej, ja może przeciwnie do Paski w takim razie kolegą z Zjednoczonej Lewicy, tylko zapytam przedstawiciela Nowoczesnej. Mianowicie Państwo jesteście zwolennikami prywatyzacji. Jeśli dobrze rozumiem, jesteście zwolennikami zwiększenia udziału sektora prywatnego w służbie zdrowia. Natomiast prywatna służba zdrowia, oczywiście, o czym najwidoczniej świadczy przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie wydatki na to służbę zdrowia to rzędu 18% PKB, nie do wymyślenia u nas, a ich wydajność jest gorsza niż w Polsce, nie działa. Pan mi pewnie powie, że to prywatna służba zdrowia, czy też przynajmniej w większym stopniu sprywatyzowana, będzie jakoś w Polsce działać. Więc chciałem spytać, jak chcecie dokonać takiego cudu, który się nie udało stanąć? Mamy coś takiego jak Narodowy Fundusz Zdrowia. Molo na glinianych nogach, gdzie pieniądze są wpłacane, wypłacane. Składka zdrowotna, która od każdego z nas pochodzi, jest przeznaczona na leczenie. Dobrze wiemy, jak pracują lekarze, pracują na wielu etapach, mają prywatne gabinety i wszystko wpływa na obniżenie jakości po prostu leczenia w Polsce. Nowoczesna jest za tym, aby utworzyć 4 konkurencyjne kasy chorych, które będą między sobą rywalizowały, konkurowały i będą dzięki temu konkurencyjne na rynku. Dzięki temu poprawi się jakość leczenia i każdy z publicznych ośrodków, które będzie po prostu prosiło o kontrakt. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Drugie pytanie ze strony Nowoczesnej. No ja mam pytanie może do Korwina odnośnie prywatyzacji szkół. W jaki sposób chcę tego dokonać i jakie mogą być skutki ewentualne prywatyzacji? Powiem Panu teraz. Tutaj przed chwilą słyszeliśmy takie przepychanki, czy system ma być 4x3, 3x4, czy jeszcze jaki, jeszcze inny. Moim zdaniem nie ma absolutnie żadnej potrzeby, żeby nad nauczycielami, nad rodzicami, nad uczniami stał jakiś urzędnik wymuszający nam jedyne i słuszne rozwiązania. Zależy od tego, która partia obecnie stoi przy władzy. My postulujemy, aby decyzje nad tym, w jakiej formie dzieci mają być nauczane, czego mają być nauczane, po ile lat, nie wiem, przy jakiej długości lekcji, żeby to wszystko, żeby o tym wszystkim mogli decydować rodzice w porozumieniu z fachowcami od nauczania, którzy przy tych dzieciach spędzają więcej czasu niż jakiś oderwany od rzeczywistości urzędnik z ministerstwa. Dlatego uważam, że prywatyzacja, czy Pana tak niekonkretnie zapytał, jaki aspekt prywatyzacji Pana interesuje? No, podstawa to jest prywatyzacja. Żeby odpowiadać, ale możemy zacząć zadawać pytania. Dobra, to ja mam pytanie do kolegów z Partii Razem może. Jak chcecie powstrzymać tę niechybną falę emigracji, która wypłynie z Polski, to nie tylko emigracji ludzi, ale też kapitału, kiedy obciążycie ludzi najlepiej zarabiających, najciężej pracujących, przynoszących największe zyski dla społeczności, 75% podatkiem? Będziecie budować wieżyczki na granicach, zabierać paszporty, czy co? Rozumiem, że wieżyczki na granicach to jest taki leitmotiv waszej kampanii, bo wczoraj słyszałem od Korwina Głównego, czyli Janusza. Powiedzmy sobie szczerze, w tym momencie mamy problem z emigracją Polaków raczej w przeciwną stronę, to znaczy raczej w kierunku państw, które mają bardziej rozbudowane usługi publiczne, służbę zdrowia, bardziej progresywny system podatkowy. Natomiast jeżeli chodzi o odpływ kapitału, zawsze firmy, korporacje będą usiłowały uciekać do rajów podatkowych. Zawsze będzie tak, że stawka podatku 0% jest bardziej korzystna dla takiej firmy niż stawka 18% albo 12% albo nawet 5%. Może pan podatkiem nie rozdołoży. Natomiast trzeba ten odpływ powstrzymywać właściwie na poziomie lokalnym przez budowanie odpowiedniej legislacji, co nie jest w ogóle niczym dziwnym, bo klauzula o unikaniu podatków jest normalna, oraz współpracując na poziomie Unii Europejskiej, a Unia Europejska już do tego powoli dojrzewa. Czy razem zadaję pytanie? Idąc na mogę zadać pytanie chętnie. Chciałbym zapytać kolegi Norberta z KNP. Nawiązując wcześniej do kwestii uchodźców, ty szczególnie podkreśliłeś kwestię kobiet. To znaczy zmartwiłeś się szczególnie tym, że wzrasta ilość gwałtów, czyli jak rozumiem przemoc wobec kobiet jest czymś, co jest dla Ciebie bardzo ważne i to jest bardzo, bardzo słuszne, bo naturalnie jest to problem. Chciałbym spytać, w tej sytuacji jest oczywiście zwolennikiem Karty Praw Kobiet, jak sądzę, ale jakie jeszcze inne plany ma KNP, jeśli chodzi o zapobieganie przemocy wobec kobiet i wyrównanie szans kobiet oraz w ogóle jakąś taką politykę prorównościową w Polsce. Dziękuję bardzo za to pytanie. Nie, my mamy zupełnie inne podejście do kobiet. My uważamy, że nie powinno się bawić w wyrównywanie prawa, bo przy każdy obywatel, to nie pyta, jak mówi mężczyzna, jest tak samo traktowany wobec prawa, więc nie chodzi o to, żeby tworzyć jakieś dziwne, nie wiadomo jakie wymysły. Chodzi o to, żeby każdy realizował się w taki sposób, jaki chce. Chodzi o to, żeby kobieta miała wybór, czy chce iść do pracy, czy nie. Żeby jej mąż mógł zarabiać tyle w tym państwie, aby był ją w stanie utrzymywać. W chwili obecnej oboje małżonków jest zmuszona pracować, bo po prostu nie są w stanie wyżyć z jednej pensji. Gdyby byli w stanie, to kobieta miałaby wybór, czy chce realizować się i iść w stronę kariery, czy być może chce zostać w domu i zająć się domem. Lub odwrotnie, być może ona robiłaby karierę, a to mężczyzna by utrzymywał kobietę. Chodzi o to, żeby dać wolność wszystkim obywatelom, kobietom i mężczyznom. Dziękuję. Zadaję panu pytanie, mając już mikrofon. Tak. Ja mam pytanie do pana z Platformy Obywatelskiej. Przez 6 lat budowaliście projekt elektrowni atomowych. Wydaliście na ten projekt około 200 milionów złotych i niektórzy z państwa kolegów zarobili przy tym, często zarabiali około 100 tysięcy miesięcznie. Niedawno słyszeliśmy od pani premier, że no, na chwilę obecną ten projekt już jest nieaktualny za bardzo, już nie myśli o tym, czy te pieniądze poszły na zmarnowanie i czy rzeczywiście z państwowych pieniędzy powinniśmy tyle wydawać na swoich kolesi? To trzeba było powiem w ten sposób. W wieloletniej perspektywie finansowej naszego kraju zostało zapisane, zostały wprowadzone odpowiednie zapisy o finansowaniu tzw. technologii poszukiwawczych nowych źródeł energii. Między innymi taką energią, z której można bardzo łatwo korzystać, która byłaby notabene troszeczkę tańsza niż konwencjonalne źródła energii, czyli węgiel i inne rzeczy, byłaby właśnie pozyskiwana energia atomowa. I wszyscy doskonale wiedzą, znaczy ja nie jestem ekspertem z dziedziny akurat budowy elektrowni atomowych, ale z tego co słuchałem różnych typów wypowiedzi, różnych ekspertów, którzy się zajmują fachowo tą branżą, wiem, że same prace geologiczne, w którym miejscu można ulokować taką elektrownię atomową, trwają minimum od 5 do 9 lat. To takie są realia, żeby stwierdzić, czy faktycznie na danym terenie może powstać elektrownia atomowa. Pamiętamy zawirowania, znaczy ja nie pamiętam, ale moi rodzice pamiętają, bo też rozmawiali na ten temat, jak były plany budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu. Czyli 200 milionów wydaliście na szukanie miejsca, gdzie bo wie pan, w Polsce istnieje coś takiego jak ustawa kominowa, która... Zejdziemy z tematu atomistyki. Panie kandydacie, i ma pan za nadrzu 2 pytania, poprosimy o pierwsze. Dobrze, oszczędzę tym pytaniem teraz akurat w tej serii kolegę Szymona z Prawa i Sprawiedliwości, ale postanowię zapytać koleżankę z ugrupowania, to znaczy nie partia, ale koleżankę od Kukiza. W polskiej przestrzeni publicznej wiele się słyszy, także w mediach, o możliwej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Muszę powiedzieć tak, że mi bardzo byłoby trudno sobie wyobrazić na przykład wicepremiera Pawła Kukiza, czy ministra edukacji, bądź ministra spraw wewnętrznych pana Liroja, który publicznie przyznał się do tego, że był kieszonkowcem, złodziejem. W takiej sytuacji, abstrahując już od tej wypowiedzi, chciałem się zapytać właśnie o te realie, tak naprawdę, ja wiem, że koalicji się formułuje tak naprawdę już po wyborach, ale o te realie, jak państwo zaczynacie działać w tym naszym Sejmie, jako partia, czy jako stowarzyszenie, czy jako ugrupowanie, bo z tego co wiem, pan Paweł Kukiz postuluje o to, żeby nie być tą partią głównego nurtu, w ogóle nie chce uczestniczyć w czymś takim jak główny nurt, więc się pytam, jeżeli będziecie... Czy również swoich przedstawicieli w polskim parlamencie, na jakich zasadach, w jakiej formule będziecie działać? Wielokrotnie sam Kukiz Kukiz powtarzał oraz my powtarzaliśmy, że nie będziemy wchodzić w żadne koalicje trwałe. Nie ma takiej opcji, żebyśmy się sprzedawali za ministerstwa, za teczki, za różne urzędy. My będziemy tylko i wyłącznie koalicjantem Polski, Polaków, naszych wyborców. Będziemy słuchać się tak naprawdę tego, czego chcą osoby, które nas wybrały i będziemy głosowali tak jak chcą oni, ci, którzy postawili na nas głos, a nie tak jak chce jeden, drugi, trzeci boss partii, któremu się sprzedaliśmy. Nie ma takiej opcji. Dziękujemy w takim razie Pani Kamila. Pierwsze pytanie. Ode mnie pytanie właśnie też do kolegi z Platformy Obywatelskiej. 22 sierpnia dołączyłeś do wydarzenia na Facebooku pod tytułem "Nie pójdę do wojska. Razem przeciw powszechnemu poborowi do wojska". Zatem chciałabym zapytać, czy... Ja uniknąłem. Byłem jednym z pierwszych haczników. Chciałabym zapytać, czy w takim razie jesteś patriotą i czy w obecnej sytuacji geopolitycznej, kiedy mamy za wschodnią granicą konflikty, kiedy z zachodniej granicy napływają z południa uchodźcy, czy w momencie, kiedy wybuchnie wojna, uciekniesz na przykład do Niemiec na socjal, albo czy będziesz bronił kraju, jak się w tym momencie zachowasz? I czy osoba, która nie jest patriotą, może kandydować do Sejmu Rzeczypospolitej? Ja tylko dodam, że Paweł Kukiz kiedyś śpiewał o piosenkę. Tak, była taka piosenka. W każdym razie tak, ja bardzo serdecznie dziękuję za to pytanie, bo to pytanie mi się bardzo podoba. Fakt, polubiłem takie wydarzenie na Facebooku, nie pójdę do wojska, ale to było w kontekście tego, pamiętamy zasadniczą służbę wojskową, kiedy młodych ludzi, którzy mieli jakieś swoje plany życiowe, nagle odbierano ich z ogniska domowego i w kałasze przymusem do wojska na front, albo na poligon, może na front nie, ale na poligon. Powiem w ten sposób. Mowa o patriotyzmie. Jeżeli rozumiemy patriotyzm przez pryzmat działalności w wojsku i pracy w wojsku, albo pełnienia służby wojskowej, albo inaczej, przez pełnienie zasadniczej służby wojskowej, to moim zdaniem to nie jest do końca patriotyzm. W ostatnich czasach pojawiła się informacja o powołaniu Gwardii Krajowej. W skład Gwardii Krajowej mieli wchodzić różnego typu grupy paramilitarne, mieli wchodzić strażacy, mieli wchodzić policjanci, w przypadku czy leśnicy, którzy nagle w przypadku zagrożenia mieliby stanowić grupę tej Gwardii Krajowej rzędu 300 000 osób. Ja muszę powiedzieć z przyjemnością, że jestem strażakiem ochotnikiem, a straż ochotnicza również wchodzi w skład Gwardii Krajowej. W takim razie w wypadku wojny będzie wchodzić. Czy Pani już... W tej ekipie 300 000. Nikt nic o nic nie pyta Zjednoczonej Lewicy, więc wywołamy ją do głosu. Szybciutko chciałem się odnieść do słów kolegi z Razem, który mi tutaj zarzucił pewne grzechy jakby naszych kadr. Drogi kolego, ja jestem rocznik 84, także ciężko mi brać winę za to, co zrobił lub nie zrobił Leszek Miller, albo czy skończył, albo jak długo będzie jeszcze kończył. Prosimy o opuszczenie czasu Zjednoczonej Lewicy. Jestem częścią pewnej koalicji, w której są również Zieloni, PPS, Unia Pracy. A jakby na to było ciekawie, jedyna partia, która poszła osobno, nazywa się Razem. Pytanie szybko do kolegi z PSL-u. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2010 roku orzekł, że finansowanie składek zdrowotnych dla rolników bez względu na ich status materialny jest niezgodne z konstytucją. Wtedy Platforma miała 15 miesięcy na poprawienie tego stanu rzeczy. Dlaczego jako partia rządząca igracie sobie z zasad państwa prawa, z hierarchii, źródeł prawa? Proszę bardzo. Pytam jako prawnik. Ja wiem, że Platforma się poczuwa do wielu grzechów, natomiast w tym wypadku chodzi o politykę kadrową PSL. A ta OSP zmieniła pana kandydata. Ja chciałbym przede wszystkim wyjaśnienia tej sprawy. Wiem, że nie mam do tego na tyle wpływu, ale naciskałbym przede wszystkim na rządzących i na moich starszych kolegów, żeby to było jasno wyjaśnione, jak również domagam się tego, żeby afera podsłuchowa też była rozliczona. Przede wszystkim, bo też chcemy mieć jasność. Tak samo też w stosunku do posła, którego toczą się postępowania, nikt mu nie udowodnił, więc póki co nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądowym. Więc ja chciałbym przede wszystkim, żeby prawo polskie wyjaśniało jak najszybciej, żeby i tutaj my wyborcy i również my młodzieżówka, żebyśmy mieli pełną jasność w tych kwestiach. Także ja na pewno będę apelował do kolegów starszych, żeby to było jak najszybciej wyjaśnione. My ludzie lewicy nigdy nie mijamy się z prawdą, czasami bywamy źle zrozumiani. Pytałem o KRUS. Składki zdrowotne dla rolników. O KRUS. Czy drugie pytanie? Zjednoczona Lewica? Tak, oczywiście. Do drugiej części naszych rzeczników, czyli do Platformy Obywatelskiej. Byłeś może kolego na otwarciu zamkniętego jeszcze gazoportu w Świnoujściu? Czy byłeś kolego na otwarciu zamkniętego jeszcze gazoportu w Świnoujściu? Premier Kopacz otwierała coś, co jest jeszcze zamknięte i nie będzie sprawne przez 5 miesięcy. Wiem, że się grzejesz z odpowiedzi, poczekaj jeszcze. Tak naprawdę odebrała tylko certyfikat zakończenia wprowadzania czy montażu systemów krytycznych. Ja rozumiem, że kiedyś w kampanii Jarosław Kaczyński odbierał most, który nie miał dróg dojazdowych. Ale drogi kolego, droga Platforma Obywatelska, dlaczego poszliście tą drogą? To tak samo jak Ludwik Dorn, który poszedł za sobą, tak? Za sobą. W każdym bądź razie tak. Nie, Saba jest chyba dalej, tak? Ale tutaj jednak bardzo dużo znajomych w PiS-ie i to się raczej nie zmieni. W każdym, czyli nie pani mostów. W każdym bądź razie, odnosząc się do pytania w sposób bezpośrednio odnośnie tego gazoportu, no Platforma faktycznie wiele błędów popełniła, ale ja nie byłbym przekonany faktycznie do tego, że jakieś usterki techniczne tam są. Nie wiem, nie znam sprawy do końca, że ja nie mogę powiedzieć wprost, nie czytałem żadnej publikacji na ten temat, więc nie mam co tu tak naprawdę polemizować. W każdym bądź razie jedna rzecz. Wiele partii politycznych otwierało wiele rzeczy, wiele instalacji, wiele dróg przed samymi wyborami, tylko po to, żeby przetworzyć sobie kluby i fałdy. Ja nie wiem tak naprawdę, czy to akurat otwarcie, być może pani premier została wprowadzona w błąd, że tak mi się wydaje. Moim zdaniem to jest realne tak naprawdę wytłumaczenie w tej całej sytuacji, bo wiem doskonale, ile trwają negocjacje kontraktowe w sprawie pozyskania gazu do tego gazoportu, żeby może to sprowadzić. Ale myślę, że to zostanie szybko wyjaśnione i wdrożone. Sprawa była poważna, poświęcił to ksiądz, słuchaj. A minister skarbu powiedział, że będzie ten gazoport otwarty za 5 miesięcy. Ja to w Małopolsce zaczęliśmy się zajmować Świnoujściem. Dziękujemy bardzo. Może wrócimy do pana Patryka, przepraszam, Bącowskiego, bo jeszcze nie zadał drugiego pytania. Może pytanie skieruję do kolegi z Platformy Obywatelskiej. Niech będzie. Drogi kolego, jedną z rzeczy, która bardzo irytuje, zwłaszcza małych przedsiębiorców, jest obowiązek posiadania i używania jednego kasku z kamy. Do każdej, nawet najmniejszej transakcji, jak gdyby zsumować ten cały czas, który przedsiębiorcy poświęcają na nabijanie rachunku za 50 groszy w całej Polsce, to zbiorą się do ogromnej ilości czasu, a w gospodarce czas pieniądz. Jakie kroki zamierzacie podjąć, żeby pomóc przedsiębiorcom, żeby oszczędzić im tego przykrego obowiązku? Ja bym nie powiedział, że posiadanie kasy fiskalnej to jest jakiś przykry obowiązek dla przedsiębiorców. Po pierwsze, wszyscy doskonale wiemy, że państwo ma tak zwane wydatki sztywne, wydatki, którymi może operować w sposób dowolny, w sensie jakichkolwiek zamierzonych tam planu, zgodnie z swoją strategią planu. Ale jedna rzecz, są wydatki sztywne. Jeżeli mamy jeden z takich wydatków sztywnych jest na przykład służba zdrowia, utrzymanie wojska na odpowiednim poziomie, mamy teraz to wojsko zawodowe, 100 000, tak? Na przykład oświata, to też jest bardzo ważny wydatek, tak naprawdę sztywny, gdzie bardzo wiele samorządów się z tym tematem boryka. Dla jednej gminy często bywa, że nawet to jest połowę budżetu, to jest tak naprawdę wydatek sztywny na edukację, kolego drogi. I z czego to wszystko sfinansować? A propos jeszcze jednej rzeczy, bo tak może do ciebie już, też masz prawo uczestniczyć. Jest coś takiego jak loteria paragonowa, ciebie zachęca do tego, może wygrasz samochód, będziesz mógł, nie wiem, jeździć, nie wiem, dokładnie. O, i nawet się przysłużysz jeszcze krajowi, tankując do tego samochodu benzynę, bo też zapłacisz akcyzę. Życzymy sukcesu w losowaniu. Teraz ci, których Janusz Korwin-Mikke porzucił, Kongres Nowej Prawicy. Sprostuję. No tak. Moje pytanie brzmi do... Zadam panu Szymonowi Huptysiowi z PiS-u. Szanowny panie, jesteście gorącymi przeciwnikami finansowania partii z budżetu państwa. My jesteśmy przeciwnikami, wy wydarliście od naszych obywateli 50 milionów rocznie, mniej więcej wydzieracie i wydajecie potem na rozklejanie billboardów, na promowanie własnej marki. Czy nie uważacie, że jest to lekkie oszustwo, jeśli bierzecie najpierw pieniądze od obywateli, a potem wydajecie je na naciągnięcie jeszcze bardziej obywateli, żeby z powrotem was wybrali? Otóż nie. Ja uważam, że partie powinny być finansowane z budżetu, dlatego że w przeciwnym razie będziemy mieli finansowanie tylko tych partii, które reprezentują interesy osób, które mogą się na daną partię złożyć. I to może wyeliminować z tak zwanego rynku politycznego te wszystkie partie, które upominają się o los osób mniej zarabiających, takich, które nie mogą sobie pozwolić na to, aby wpłacać cokolwiek na konta ich partii. Uważam, że to wyborca przy urnie wyborczej powinien decydować, która z partii otrzyma możliwość sprawnego funkcjonowania i promowania swoich postulatów oraz przedstawiania ważnych społecznie tematów na agendzie sejmowej. Jestem przeciwnikiem likwidacji finansowania budżetowego dla partii, bo finansowanie budżetowe jest bezpieczniejsze dla naszego systemu demokratycznego. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo i proszę o drugie pytanie. Ja chciałem zapytać przedstawiciela Koalicji Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja, dlatego że będziemy kontynuować ten temat prywatnej edukacji. Jesteście za tym, jeśli dobrze rozumiem program, żeby rodzic miał jedynie prawo, a nie obowiązek posyłania dziecka do tej czy innej szkoły. Ja się chciałem zapytać, dlaczego w tym systemie, jeśli tak nie jest, to mi wyprowadź z błędu i będę bardzo wdzięczny, że dziecko nierozsądnego rodzica, takiego, który nie pośle swojego dziecka do szkoły, będzie upośledzone na rynku pracy do końca życia, bo nie będzie miało możliwości pobrania tej podstawowej edukacji właśnie w szkole podstawowej, czy później w szkole ponadpodstawowej, czy ponadgimnazjalnej. Podkreślacie i wasz lider podkreśla, że głupi rodzic nie pośle dziecka do szkoły i później nie będzie miał kto pracować na tego rodzica, gdy ten przejdzie na emeryturę. To prawda, ale to jest jedna strona medalu. Natomiast los takiego dziecka będzie bardzo smutny. Czy macie jakiś system, żeby jednak ochronić te dzieci, które będą być może w tym systemie cierpiały za nie swoje, a za swoich rodziców uchybienia? Dziękuję bardzo. Drogi kolego, dla naszego planu na edukację w okresie przejściowym będzie obowiązywał bon edukacyjny. Nie będę wyjaśniał, co to jest, pewnie większość osób dobrze zna ten model. Natomiast w przypadku patologii, kiedy jakiś rodzic z premedytacją nie będzie chciał wysyłać swojego dziecka do szkoły i taką patologię stwierdzi się sądownie, o edukacji dziecka, o wydawaniu pieniędzy edukacyjnego na to dziecko będzie decydował jego kurator. To nie jest tak, że my zapominamy, że chcemy przymknąć oko zupełnie na te patologie. Natomiast najważniejsze jest to, żeby z uwagi na ten promil patologii, który gdzieś się tam może przydarzyć, nie ograniczać wpływu rodziców spoza patologii na to, jak jest wychowywane, czego jest uczone i w jaki sposób ich dziecko. Dlatego no, nie mam czasu, to już nie będę go zostawić. Dziękuję bardzo. Nie ma już więcej pytań do zadania, ale ma sąsiad, pan Arkadiusz Zych, bardzo proszę. Tutaj podpowiedź otrzymałem od Nowoczesnej i prawo do pytania. Wiecie, jak chciał zadać Korwinowi, to popatrzył najpierw w lewą stronę, później dopiero w prawą, będzie szukał Kongresu Nowej Prawicy i właśnie do Kongresu Nowej Prawicy pytanie. Proszę mieć trzy podstawowe różnice między partią Korwin a Kongresem Nowej Prawicy i odpowiem, że pierwsza różnica lidera już nie panie. Jeśli chodzi o programy, to To ciężko było zdefiniować te różnice, gdyż partia Korwin dopiero od tygodnia posiada program. Do tej pory nie posiadała. I w dużej mierze był przekopiowany od Fundacji Republikańskiej z dołączonym początkiem Kongresu Nowej Prawicy. Więc tak naprawdę od tygodnia jesteśmy w stanie próbować badać te różnice programowe. Natomiast jeśli chodzi o tak naprawdę strategię, to my uważamy, że właściwie różnice są przede wszystkim właśnie w tej ideowości. My jesteśmy partią ideową, która chce wymienić kadry, chce zrobić coś nowego, a nie w kółko coś powtarzać te same schematy i budować partie podobne do PiS-u i Platformy. My nie godzimy się na tworzenie tego typu politykierstwa. Po prostu chcemy zmiany dla zwykłych, małych ludzi, przedsiębiorców, a nie dla polityków. Dziękuję. I przedostatnie pytanie, drugie pytanie ze strony Platformy. Nie będę odpowiedział, czy posłan pragnę zapytać kolegę, sąsiada Szymona z Prawa i Sprawiedliwości o rzecz dosyć powszechną w okresie kampanii wyborczej, a mianowicie co do kwestii programowych, a w zasadzie finansowania tych postulatów programowych Prawa i Sprawiedliwości. Ja już tutaj widzę na ten oka kolega się przygotowuje, wyciąga dodatki, co z czego wynika, ale ja się zapytam o tą taką magiczną kwotę, którą pan prezes Jarosław Kaczyński w poniedziałek na jednej z konferencji prasowych wygłosił, a potem w debacie pani premier Ewy Kopacz z panią poseł Zlatą Szydło, pani poseł potwierdziła po prostu w myśl zasady, prezes ma zawsze rację, prawda? Więc ja się pytam o tą kwotę 1 400 miliardów polskich złotych. Tak, ja powiem w ten sposób, dla mnie taka kwota jest niewyobrażalna. Widziałem kiedyś na własne oczy kwotę 5 milionów złotych, ale nigdy nie widziałem 1 400 miliardów złotych. W związku z tym mam pytanie, skąd weźmiecie taką kwotę? Bo to jest rodem science fiction naprawdę. Taką kwotę bym przyrównał śmiało do waszego postulatu z 2005 roku, kiedy obiecywaliście te 3 miliony mieszkań tak naprawdę. Jeszcze jedną taką rzecz dodam, już tak na marginesie, że kwota jest astronomiczna, a przypomnę tylko, że budżet państwa wynosi niecałe 200 miliardów złotych rocznie. Więc się pytam, skąd widzicie taką kwotę 1 400 miliardów? Dziękuję. Dziękuję bardzo za pytanie. Tutaj są jakby dwie sprawy, które się tak naprawdę sprowadzają do wspólnego mianownika, mianowicie niezrozumienia tematu. Jeśli chodzi o 3 miliony mieszkań, to tutaj muszę na to odpowiedzieć. W 2005 roku było wyraźnie powiedziane, że tyle mieszkań może i powinno powstać w przeciągu dwóch kadencji, pełnych kadencji Sejmu, czyli w przeciągu 8 lat. W przeciągu 2 lat tych mieszkań powstało według tego programu budowanych 700 tysięcy. Warto sobie policzyć, że gdyby ta dynamika została utrzymana, to ta liczba zostałaby po 8 latach osiągnięta. Jeśli chodzi o 1 bilion na rozwój, ja rozumiem tę liczbę jako pewne oszacowanie pieniędzy, które mogą zostać wpuszczone na rynek w momencie, kiedy zostanie bardzo ułatwiony system podatkowy i uwolniona polska przedsiębiorczość. To nie jest 1 bilion, który do budżetu wpłynie pod wpływem jakichś nowych danin publicznych, to jest 1 bilion, który po prostu w dalszej perspektywie, bo nie od razu oczywiście, na rynku się znajdzie w wyniku inwestycji przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Kukiz apostrof 15, stawę kropkę na linii. Mam pytanie do kolegi z Korwina. Na początku taki mały komentarz. Bardzo cieszę się, że Korwin kolejny raz zmienił zdanie i w tym momencie zgadzamy się na temat ordynacji wyborczej oraz systemu prezydenckiego w Polsce, ale rozumiem, że nie jest to ostateczny system, który dla was jest idealny. Rozumiem, że jest to tylko forma przejściowa przed monarchią, bo wiem, że Korwin jest monarchistą. I ja z ciekawości chciałam zapytać, jak byłby obierany ten król, bo zdaje mi się, że monarchia elekcyjna nie wchodziłaby w grę, bo to celowałoby za dużo władzy w ręce obywateli, którzy są głupi, jak to określa szef partii. Czy byłaby to może monarchia dziedziczna? Czy może byłyby prowadzone jakieś testy na inteligencję, albo jakie parametry by wchodziły w grę? Czy mogłaby to być kobieta? Oczywiście dziedziczna, ale nie rozmawiajmy teraz o bajeczkach, bo nie ma w obecnej polskiej rzeczywistości jeszcze miejsca na monarchię. To są raczej takie marzenia, a nie plany. W tym momencie jeśli mielibyśmy czynnie zmieniać ustrój, to w kierunku republiki, czyli rządów prawa, a nie rządów ludu. Odniosę się jeszcze do tego, co powiedziałaś na temat zmiany zdania. Jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, także inną sprawą są jowy w modelu brytyjskim przy obecnych kompetencjach Sejmu. Inną sprawą są jowy w Sejmie, który ma zupełnie inne kompetencje, a który jest napisany w naszym... To my się zgadzamy, to powinien być system prezydencki, jakby... Tak, które są napisane w naszym, w konstytucji naszej partii, czy w naszym obecnym programie. Dlatego utożsamianie tych jowów i tamtych jowów nie jest dobre. To, co skrytykował Janusz Korwin-Mikke podczas debaty prezydenckiej, to były jowy w wydaniu brytyjskim, które działają tak, a nie inaczej. Objawiają się tym, że partie oddolne, partie, które mają równomierny rozkład poparcia w całym kraju, są po prostu krzywdzone względem banków i często mogą nawet nie mieć żadnego reprezentanta. I tyle. Ja mam taką krótką uwagę do tej monarchii dziedzicznej. Wszyscy słyszeliśmy o nieślubnych dzieciach Korwina, tylko czy jak zdradził żonę, nie zdradzi państwa. Może być król samozwaniec też. Przechodzimy teraz do Vox Populi, pytania od publiczności. Ale najpierw... Na wzrok już.